Okej, witam was ponownie, z powrotem. Tak, trochę przyciszyłem grę, ponieważ można zauważyć, że jednak mój głos jest mocno nawet stosunkowo cichszy od gry. Tak, i ten napis. I wiemy, co się zaraz stanie. Domyślam się, widzicie tą poprawię szklankę samotną, prawdopodobnie, ten kieliszek, prawdopodobnie musimy, nie wiem, coś z nim zrobić, bo to jest podejrzane. Tak, to jest dziwne. Zostaw mnie samego, ale z drugiej strony przyjdź do mnie. Brzmi dość sprzecznie. Kto mógł to nam rysować, napisać? Co? Przecież rzuciłem w otchłań. Nie, no dobra, w przepaść. Cholera, muszę coś zrobić. Nic? Game over. Kurwa, coś muszę stąd, najwyraźniej. Wiem co! Pamiętacie, on mówi, że możemy się od tego dżinu rozchorować. Kurde, tutaj po lewej. No nic innego, nie wiem, ewentualnie książką poubiedać, to nie wiem, no. Nic innego mi do głowy nie przychodzi. A, ciekawy jestem jednego. Zrzuciłem cię w otchłań! Sporo! Cholera, ten potwór się nie poddaje. Ciekawe, jak to być, kto ci się spodoba. Wygląda to, że samo to nic nie da. Co jeszcze mógłbym zrobić? Mam pomysł. Aha! Teraz jest pokryty alkoholem. Jest teraz łatwo palny jak cholera. Uciekł. Co to jest do cholery? Czemu mnie ściga? Jak to mogło przetrwać upadek, który wcześniej zafundowałem mu? Być może potrzebuję czegoś do obrony. Gdzie mógłbym znaleźć coś do obrony? Kieliszek? Ale głupio się zachowałem na początku, w sumie racja, bo mieliśmy od razu zrzucić się na to i go oblać i podpalić, w sumie logiczne. Ale zwróćcie uwagę, że ten kieliszek stoi samotny. Sam sobie rzepkę skrobię. Co dalej? Kuchnia. Jak tam się dostawaliśmy? Och, nie pamiętam pomieszczeń, głowa mnie boli. Jak sobie próbuję przypomnieć. Tutaj? Nie, tutaj było zdjęcie spalone, tak? W kuchni był nóż. Pamiętacie? Ale gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie była ta... Tu nie. Mój Boże. Ja mam sklerozę. Jak przychodziliśmy do kuchni? Bieraliśmy drabinę. Ender mi nie działa? Dziwna sprawa. No i tu możemy wejść. No tu jest ten pokój. O kurde, ale jestem nienormalny. A, tu było to. Tu jest, okej. Dobra, nóż spadł. Nóż do owoców. Może powinien go ze sobą wziąć. Wziąć. Dla własnej obrony, z własnej ochrony. Mamy nóż. Zardzewiały garnek. Krew. Krew? Wcześniej tutaj tego nie było. Coś się stało z Sisi? Lepiej poszukać.
tutaj prowadzi w tę stronę. Nie tu. Zapiszmy jeszcze raz. Nie podoba mi się to, absolutnie. Drzwi są odblokowane. Sisi, co tutaj robisz? Twoja ręka krwawi. Więc to była twoja krew. Jesteś ranna? Gdzie jesteś ranna? No. Moja ręka zahaczyła o coś. To nic takiego, nie martw się. Mocno krwawi. I dlatego potrzebujesz tutaj odpocząć, tak? Co jeśli masz anemię? A, że tego, że mocno krwawi, bo to jest tego. Nie krzepnie krew, jeśli ma się anemię. Po prostu i można mocno się wykrwawić. No nawet małe zadrapanie może być poważne. Jestem po prostu nieco zmęczona. Dużo tutaj wędrowałem. Przepraszam, coś usłyszałem za oknem. Naprawdę, nie martw się. Daj mi swoją rękę. Mam chusteczkę. Więc mogę przynajmniej spróbować cię opatrzeć. Myślę, że to lepsze niż nic. Nie boli? W porządku. Dziękuję. Jesteś taki miły, David. Nie wygląda na to, żebyś czuła się najlepiej. Coś się stało? A to nic takiego. Po prostu byłam głupia. Głupia? To głupie, że wałęsam się po tym ciemnym miejscu sama. Wpadam w dziury, kaleczę sobie rękę. Tylko po to, żeby znaleźć jakieś pudło. Mizli, nie wiem co to jest. Powiem tak, jakieś? Ale przecież jest dla ciebie ważne, prawda? Pamiątka po twoim chłopaku. Cóż, to mój ex, jeśli mam być dokładna. He? Zostawił mnie jakiś czas temu. Ale kiedy się spotykaliśmy, ten hotel był naszym specjalnym miejscem. O, to ona, może to ona jest duchem pewnie. A nie, to, o, wiem, to jest, ona nie duchem, ona nie umarła. I wtedy zgubiłam te pudło. Martwiłam się o nie od tamtej pory. Ale ledwo co wypracowałem sobie odwagę, by przyjść poszukać. Myślałem, że mogę o nim zapomnieć tak po prostu. Wszystko, no tak o nim zapomnieć. Ale to nie było dobre. Powrót tutaj sprowadził tyle wspomnień. Czemu zerwaliście? Nie wiem. Może dlatego właśnie się nie poddałam. Mówił, że docenia moją dobroć. Ale kiedy zerwaliśmy, to powiedział, że to wszystko, co w sobie miałam. I miał rację. Więc nie mogłam zaprzeczyć. Naprawdę jestem niezdarą. Dziwnego, że ze mną zerwał. Nawet ja bym znienawidziła dziewczynę taką jak ja. Przepraszam. Tylko cię niepotrzebnie ci zawracam głowę. Zanudzam cię. Trochę tu jeszcze odpocznę. Trochę kręci mi się w głowie. Mam zawarty głowy, no. Dziękuję za pomoc, Davidzie. A, i znalazłam to. Nie wiem do czego, jednak to jest klucz do czegoś. Dzięki, nie przemęcza się, dobrze? Więc dobra, będę już szedł. Dziwna sprawa, że nie możemy przejść obok plam krwi. Żeby tu jakiegoś dziewczyny, tego faceta.
Czemu jesteś zawsze tak... Czemu taki zawsze jesteś, Davidzie? Jaki? Taki przychylny... Yes, man. Taki... dobrowolny... Taki... Chcę powiedzieć... Łatwowierny? Coś w tym rodzaju... Zgadza się na wszystko, nie? Yes, man. Tak mi się wydaje. A, po prostu idziesz z prądem. A, że on się po prostu się dostosowuje do wszystkich, Nie masz jakiejś osobowości swojej? Nie miałem na myśli. Próbuję myśleć sam za siebie. Ja tego w ten sposób nie widzę. Indecisive. Nie znaczy. Nie jesteś miły. Jesteś po prostu... Gdzie ten słownik? Poczekajcie moment. Okej, to znaczy niestanowczy, niepewny, niezdecydowany. Coś w tym rodzaju. Byłby... To by było tak samo z każdą inną. Nie tylko... Z każdą inną, prawda? Nie, oprócz mnie. It would be the same. Byłoby tak samo z każdą inną oprócz mnie, prawda? To właśnie dlatego nie mogę ci ufać, no ale nie rozumiem, o co chodzi w sumie. Spójrz, proszę, po prostu posłuchaj. Zawsze o tobie myślę. Jeśli jestem bólem, więc... Przepraszam. No i znowu. Myślisz, że po prostu wystarczy, że przeprosisz i wszystko będzie w porządku. Nie rozumiesz ani jednego słowa, które mówię do ciebie. Więc co powinienem zrobić? Po prostu mi nie ufasz, tak? O to chodzi? To beznadziejne dla ciebie. Nie, hopeless, no. Bez nadziei, no. Nie masz dla ciebie nadziei, to się rodzaju. Ja się z tym czuję, kończąc to w ten sposób. Ale to by było zbyt niewygodne dla nas obu, tak to przetłumaczmy. Jak zostaniemy dłużej ze sobą razem. Dziękuję za wszystko, Davidzie. Żegnaj. Czekaj! Możemy porozmawiać, jakoś wypracujemy coś. Shirley, nie wiem. Dobroć to wszystko, co masz w sobie. Sissy i ja jesteśmy bardzo do siebie podobni. Timidity? Jestem timidity. Mój Boże, słownik. Na chwilę z tobą trochę za tego. Próbujemy tego. Kto? Podświadomie odmawiamy, tak? Zapomnienia? W tym rodzaju mi się wydaje, że podświadomie. Moment, w którym zdałem sobie sprawę, że mnie nie kocha. Poczułem nic innego, jak tylko to, że jestem bezwartościowy. Zastanawiam się, czy Sissy czuła się w ten sam sposób. Szkoda mi obojga ludzi. Co złego być... Nie ma nic złego w tym, w byciu miłym. Nic nie ma. Zaraz, gdzie jeszcze? Tu. Wiedziałem. O. Coś jest w fontannie. Pudełko. A, pudełko. Może to jest te pudełko, którego szukała Sissy. Które zgubiła Sissy, nie raczej. To musi być to. Jest... Rubis? Rubinami, rubi, nie? Zukrenowana rubinami, a tam chyba widziałem kwiaty. Czy ktoś po prostu je wrzucił, czy co? Ła rany, cieszę się, że je znalazłem. Muszę szybko to zabrać do Sissy. Coś mi się nie podoba. Ona nie będzie, już będzie martwa. Wykrwawi się, albo będzie tam... Krukman.
Zapisuję tylko dlatego, że teraz, żeby mieć bliżej. Nie ma jej. He? Poszła sobie? Ale była ranna. Sisi? Cholera, nie wiem dokąd iść. Czy widać tego kocacie? Ta gra ma tą wadę właśnie, że nie wiadomo o co chodzi. Nie, żartuję. Dokąd ona poszła? Do baru? Coraz głośniejszy dźwięk. Pamiętacie, że uciekłem właśnie przed Kruchtmenem? I chodziło o to, że nie powinienem móc mu uciec. I to było głupie w tej grze właśnie. Powinien mnie łatwo dogonić. Tu jest, okej. Sisi! O! O! Nie, nie! Odsuń się! Stój! Odsuń się, potworze! No to jest pierdzielaj, potworna. David! To już mnie jakoś nie bardzo straszy. Cholera. Sisi, wynoś się z hotelu. David! Co ty? Powiedziałem, uciekaj! Zajmę się tym. Hej, potworze! Nie wiem, czym jesteś. Ale nawet nie waż się dotknąć, Sisi. O kurwa, hajajaj. Dobre, dobre. Aj, szybki jest. Momentami. Przydałbyś taki bug w sumie. Kurde. Aj. Momenty, że... O, szybciej się porusza. Ten moment właśnie. Teraz szybciej się poruszył. Mamy go! Mamy go! David! 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 Nic nie jest? Trochę brwałem. Nie sądzę, żeby nam sprawiał to dłużej problemów. Nie, że nie, już, żeby, nie sądzę, żeby nas dłużej ścigało. Nieważne, nic nie jest? W porządku. Nie jestem ranna, ale... Sisi? Co się stało? Jesteś chora? Czemu to się stało? Czemu musiałem przez to przejść? Czemu ten potwór mnie zaatakował? Ja po prostu nie chciałem go zapomnieć. Po prostu chciałem mieć o nim pamięć w głowie, no. Pamiętać o nim. Dlatego, że jestem taką niezdarą. Czy dlatego tak to się stało? Czy mogę? Czy nawet nie mogę go kochać? Nie, nienawidzę tego. Niech ktoś, ktokolwiek pomocy. David, weź ją podzież, Sisi. Proszę, nie płacz, nie płacz. Płacz nie pomoże. Wiem doskonale, jak się czujesz, ale... Może być ciężkie, ale musisz iść dalej. Nie możesz tak trwać w tym. Jestem pewien, że ktoś cię kiedyś zrozumie, więc proszę, nie płacz.
Nie pozwolisz nawet płakać? Naprawdę nic nie mogę zrobić? To twój skarb. Znalazłem to na dziedzińcu wcześniej. Zdecydowałaś zapomnieć wszystko, prawda? Wybacz, byłam taka samolubna. Wiem lepiej, better than anything. Wiem najlepiej, że nie mogę cię go ciągnąć w ten sposób. Nie mogę nad tym się rozbestiać, jak to powiedzieć, nie wiem. Rozprawiać dłużej, no. Muszę o nim zapomnieć. To cenna pamiątka. Ale już nie potrzebuję, prawda? Pójdę sobie już. Wybacz, że nie mogę ci pomóc, Davidzie. Mam nadzieję, że znajdziesz tego, kogo szukasz. Ta, dzięki, Sissy. Bądź... bywaj, nie coś w rodzaju. Sissy! Hej, otwieraj! Sissy! Kurwa! Przestań! Przestań natychmiast! Nie masz jej tknąć, tak powiedzmy. Otwieraj te drzwi! Przestań! O kurwa. Złe zakończenie to jest. What a sissy. Kurde, szkoda. Czyli złą kwestię wybrałem dialogową. O, poczekajcie, wygram. Okej, pokonałem go. Przejdźmy przez tą kwestię dialogową szybciej, tylko David. David. Oddech, oddech. Czy wszystko w porządku? Tak, myślę, że to nie będzie ścigać. Nieważne, nic nie jest, tak, wszystko w porządku, ale... Sissy? Coś stało? Coś ranna? Coś w tym rodzaju? Czemu to się dzieje? Czemu muszę przez wszystko przechodzić? Czemu on mnie zaatakował? Ja... Nie chcę go zapomnieć, po prostu nie chciałem go zapomnieć, czy nawet... chciałem zachować pamięć po nim. Dlaczego jestem taką niezdarą? To dlatego to się wszystko stało? Nawet nie mogę kochać? Nie, nienawidzę tego. Niech ktoś mi pomoże. Sissy. Co jest złego w byciu niezdarą? He? Możesz tak się czuć? Nie będąc w stanie go zapomnieć, ale... Czy naprawdę to takie złe? David! Zostałem rzucony 5 miesięcy temu, również. Byłem pewien, że się pobierzemy. Ty też? Zostałem odrzucony. Nawet teraz. To mnie strasznie boli. Nie sądzę, żebym mógł to w pełni zapomnieć. Zawsze nienawidziłem tego w sobie, jakim jestem tchórzem. Byłem beznadziejny, nieszczęśliwy. Nieszczęśliwą wymówką mężczyzny, coś w tym rodzaju. Szczególnie jeśli chodzi o romantyczność, no. Nawet nie cieszyłem się, kiedy mój przyjaciel się ożenił. I przez to się jeszcze bardziej nienawidziłem. Ale po co na ciebie? To szło do mnie. Może to nie jest nic złego. Myśląc o tej samej osobie. Ciągle myśleć o tej samej osobie. Może to nie jest nic złego. Co więcej. Może to coś wspaniałego. Zdecydowałem, że się nie podam. Nie podam.
Nie poddam. Również. To wszystko dzięki tobie, dziękuję. David. To twój skarb, prawda? Ciekawe pudełko. Szkoda by było je wyrzucić tak po prostu. Opiekuj się nim, dobra? Zajmij się nim, no. Dobrze? Jestem pewien, że ten, którego kocha, zrozumie. Jestem pewien, że ja zawsze będę cię wspierać. Dziękuję, Davidzie. Postaram się trochę bardziej. Mam nadzieję, że tobie też się ułoży. Hej, David. Czy... klucz... miał ze sobą... czy przy pudełku nie było klucza? Klucz? Nie, nie widziałem nic. Dziwne. Pudełko potrzebuje klucza, żeby je otworzyć, więc... Jednak nie zamykałam go. Klucz. Czekaj chwilę. Może ten brązowy klucz? Haha, nie, no oczywiście, że nie. Nie pasowałby. A tak, tak, to ten. Gdzie go znalazłeś? Co? Naprawdę? Po prostu podniosłem go gdzieś tutaj, w pobliżu. To jest przecież klucz, też ten klucz z mojego domu. On otwiera pudełko Sisi? Czyli mój tego poprzednik, który mieszkał w tym mieszkaniu, w którym teraz ja mieszkam, jest ma coś wspólnego z tym pudłem. Co to oznacza? Zastanawiam się, czemu jest zamknięte. Otwórzmy je. A? Kawałek papieru. To... Mogę na to spojrzeć, Sisi? Tak, myślałem. Pasuje do tamtego, do tamtych stron notatnika. To znaczy, że on... Nie łapię, o co ci chodzi, ale wydaje mi się, że ten koleś, którego szukasz... Zaraz, I guess the guy you're looking for... A, ale sądzę, że koleś, którego szukasz, włożył tę kartkę papieru tutaj, tak? Na to wygląda. Ma nawet na sobie adres. Zmierzasz tam, David? Ta. Tu go nie było. Więc tam zajrzę w następnej kolejności. Dobrze, bądź ostrożny. Odprowadź się do domu. Jest ciemno już. Nic mi nie będzie. Jednak dziękuję ci, Davidzie. Cóż. Jestem ci naprawdę wdzięczna, Davidzie. Zobaczymy się jeszcze kiedyś. To mnie zaskoczyło. Ale wydaje się teraz szczęśliwsza. To dobrze. Czuję się teraz bardziej zrelaksowany samym sobą, czy w rodzaju. Lingering scent. Jakiś kawałek... snów? Więc tam jest? Sprawdzę to miejsce. Tak daleko doszedłem. Dopóki go nie zobaczę, nigdzie nie dojdę. Nie dojdę do niczego, coś w rodzaju. Scena pierwsza. To pierwsza scena dopiero, długa gra pewnie jest. Hotel. Runname. CC. Koniec.